Cześć, tutaj Sebastian Pybać, Śląska Opinia, jesteśmy na festiwalach. Teraz ze mną zespół Blokowisko. Cześć. 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 No to pytanie na rozgrzewkę, jakie jest wasze ulubione blokowisko w Polsce? No tutaj mieliśmy w Katowicach bardzo ładne blokowiska na tle gwiazdy. I myślę, że pod względem w ogóle blokowisk Katowice są bardzo, bardzo silne, ale w Warszawie bardzo ciekawe blokowiska można znaleźć wokół Ronda Wiatraczna, Miszmasz. Jeśli ktoś potrzebuje szybki spacer i dużo bodźców, zdecydowanie to jest ta opcja. No ja nie mam swojego ulubionego blokowiska, szczerze mówiąc. Moim ulubionym blokowiskiem jest zespół Blokowisko. A według mnie falowce z Trójmiasta są tak długie, że żeby przejść, możesz podejść do jakiegoś znajomego i powiedzieć, że no pod tym adresem mieszka i na przykład kilometr prawie cię dzieli od jego mieszkania. Także już jestem pod twoim blokiem. Będę za 15 minut. No dobrze. Słuchałem, jak was słucham, to tak mam takie dwa skojarzenia. Właściwie jedno, gdyby oni mogli mieć dzieci, i to pewnie wy byście ich dziećmi, czyli Robert Brylewski i Świetlicki. Myślę, że to jest powszechne skojarzenie z naszą muzyką i myślę, że coś w tym jest. No na pewno muzyka Brylewskiego czy muzyka Świetlickiego jest nam bliska, natomiast staramy się przede wszystkim wykreować jakiś swój własny język. Oczywiście inspiracje są nawet nieświadome często, ale powiem tak, no jeśli inspirować się, to inspirować się właśnie najlepszymi. Ale co was z tych, bo właściwie mówimy o początkach 90., końcówce, czy w ogóle o latach 80., co was w tym okresie pociąga i w tej muzyce z tamtych lat? No jeśli chodzi o mnie, no to wydaje mi się, że to jest taka muzyka, której my bezpośrednio doświadczyliśmy, a doświadczyli nasi rodzice i przez to trochę tak częściowo przychodzi na nas. To znaczy tutaj też, jak słuchamy tych rzeczy z lat 80., to czujemy, że to jest trochę nasza muzyka, mimo tak, że nie jest naszą muzyką, bo gdzieś tam od dzieciństwa obcujemy z nią tak mimowolnie. I tyle. I myślę, że to jest takie pociągające dla nas, bo jest to coś znajomego. No a jeśli chodzi o polską muzykę lat 80., to w ogóle wydaje mi się, że była wyjątkowa, była bardzo, bardzo zimna, chłodna, surowa, a na dodatek też, jak już rozmawiałaś o tych inspiracjach Roberta Brylewskiego, to na przykład to, co mnie bardzo inspiruje w muzyce właśnie Roberta Brylewskiego, to jest to, że on bardzo mocno korzystał z takich technik dubowych, bardzo mocno je wprowadzał do muzyki zarówno w Kryzysie, później w Izraelu, więc później nawet w armii próbował też różnego rodzaju takie dubowe techniki wprowadzić, więc no powiedzmy Robert Brylewski zarówno pod względem jakby kompozycyjnym, jak i brzmieniowym był dla mnie no, takim artystą kompletnym, jeśli chodzi o polskie realia lat 80. właśnie. Nie prościej było robić jakieś rapsy? A może nie powinniśmy w takim razie tego wywiadu udzielać, ale nie uważamy, żeby rap był jakąś ułomną formą. Niemniej nazwa Blokowiska trochę wzięła się też z tego, że nie zgadzamy się na to, by temat bloków, temat ulicy był przez ten język hip-hopowy dalej uzurpowany. Muzyka lat 80. Polska to też często temat właśnie życia w mieście, życia na bloku. No i trochę chcieliśmy to przez to zawładnięcie tej nazwy właśnie przywrócić. No właśnie życie na blokowisku to takie życie trochę, z jednej strony żyjemy wśród ludzi, ale właściwie często ich nie znamy albo jesteśmy oddzieleni betonem i żyjemy w takich, no często jeżeli mówimy o blokowiskach lat 80., 90., to takich zimnych budynkach. Wy w takich budynkach się wychowaliście, to jakoś na was wpłynęło, czy to ta nazwa blokowisko też przyszła jakoś tak po drodze? Myślę, że akurat w naszym wypadku my nie jesteśmy wychowani w blokowiskach, natomiast już od najmłodszych lat z tymi blokowiskami w jakiś sposób mieliśmy do czynienia. To jest zupełnie naturalny element tej tkanki miejskiej, tak jak idziesz do lasu i widzisz drzewa. W Polsce blokowiska są wszędzie i myślę, że one stanowią taki bardzo ciekawy, ja bym to nazwał, byt społeczny, nie? Bo one istnieją od kilkudziesięciu lat. Bloki widziały kilka pokoleń Polaków i dla mnie to jest jakby dalej temat aktualny, o którym wydaje mi się, że nie można zapominać. I nawet jeśli ja osobiście no, w
bloku się nie wychowałem, to znam mnóstwo ludzi, którzy przez bloki się przetoczyli. Często jako dzieciak całe dnie się spędzało pod blokami, bo tam były właśnie place zabaw, więc jest to bliskie, było bliskie i pewnie będzie bliskie. Co właśnie pytam trochę w tym kontekście tego rapu, też nie mówiłem o rap, że proszę, ale że chyba łatwiej zdobyć popularność teraz taką muzyką. I pytałem o te bloki, no bo właśnie to wychowywanie się też właśnie często się wiązało z tym, że się działo się na ławce pod blokiem i się poznawało ludzi i poznawało się na przykład ludzi, z którymi się zakładało zespoły. No często te składy lokalnie nie powstawały, chociaż nasza historia jest taka, że ja jestem ze Szczecina. Tutaj Kacper, skąd ty jesteś dokładnie? Z Opatówka, województwo wielkopolskie. No, także Kacper jest z Opatówka, Czarek też blisko mieszka, ale wszyscy spotkaliśmy się gdzie? W Warszawie właśnie, więc to jest taka historia dosyć ciekawa. No i tutaj w tych blokach żyjemy, tak? Bo jednak duże miasto, no nie ma innych możliwości. Trzeba, mimo że pochodzimy z raczej domów jednorodzinnych, no to teraz życie się toczy wokół blokowisk. No właśnie też to, co chciałem powiedzieć, to o czym ty powiedziałeś na początku. To jest właśnie taki największy fenomen bloków, mi się wydaje w ogóle, że mieszkasz obok tysiąca osób tak naprawdę, dzielisz tak naprawdę przestrzeń, gdzie od drugiej osoby dzieli cię jakby cienka ściana, a tak naprawdę w ogóle tej osoby nie znasz. I to mi się wydaje, to jest taki największy fenomen, takie poczucie przynależności grupy, ale też takie poczucie totalnego wyalienowania i takiej samotności tak naprawdę. I nawet pogłębienia może tej samotności przez to, że wiesz, że ktoś tam jest, ale ty wiesz jednocześnie, że zupełnie tej osoby nie znasz. Że w zasadzie co to znaczy być samotnym w ogóle jakby w takim kontekście, nie? Więc to jest coś, co mnie na przykład bardzo gdzieś tam, powiedzmy, pod tym aspektem blokowym zainteresowało i też stąd na przykład właśnie ta nazwa się wzięła, że ten konkretny aspekt najbardziej gdzieś tam mi się w głowie po prostu wyklarował. Rozmawiamy przed koncertem na festiwalu, ale to jest takie standardowe pytanie, muszę wam zadać. Jakie plany na przyszłość? Rap i pieniądze oczywiście. No, na pewno chcielibyśmy jeszcze dać parę koncertów, jakby się udało w tym roku, byłoby super. Na festiwalu w ogóle zaproponujemy publiczności taki specjalny set, no bo tak jakby gramy na małej scenie doktora Martensa, która wymusiła pewne ograniczenia, więc zagramy trochę akustycznie. Zobaczymy, czy ta forma się przyjmie, zobaczymy, czy dalej coś z tą formą będziemy robić. No a potem będziemy coś tam pomału pewnie sobie dłubać w studiu i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Akustycznie, czyli potem MTV Unplugged. Tak, dokładnie, Unplugged. To myślę, że to będzie takie, no bo to nie będzie do końca Unplugged, bo tam będzie jakaś gitara elektryczna, no ale powiedzmy bardzo mocno ograniczona, więc do pełnego Unplugged może za rok. Ale jak dobrze pójdzie, to wyjdzie płyta z tymi nagraniami. No i oczywiście wszelkich kolekcjonerów gorąco zachęcamy do kupowania i wspierania młodych zespołów. My także wspieramy młode zespoły. Dzięki bardzo. Dziękuję.